chłopskiej, a właściwie jedno, bo widzę, zdobył tytuł mistrzowski, wygrywając z Legią po wspaniałym meczu, który zostanie na pewno w pamięci kibiców na długo. Widzew został mistrzem Polski po zwycięstwie 3-2 nad Legią. Dzisiejszy mecz dla Legionistów nie ma już większego znaczenia, bo i tak zajmą drugie miejsce w ligowej tabeli i mają zapewniony tytuł wicemistrzowski. Ten mecz jest istotny dla piłkarzy GKS-u Katowice, którzy walczą jeszcze o zajęcie trzeciego miejsca w lidze, które może być premiowane grą w Pucharze UEFA. Dobre warunki do gry, temperatura około 20 kilku stopni. Momentami wychodzi słońce. I oto skład drużyny warszawskiej Legii. W bramce Grzegorz Szamotulski, z numerem drugim Marcin Jałocha, z numerem trzecim Jacek Bednarz, z numerem czwartym Igor Kozioł, z numerem piątym Jacek Magiera, z numerem szóstym Dariusz Solnica, z siódemką Jacek Kacprzak, z ósemką Cezary Kucharski, z dziewiątką Sylwester Czereszewski, z dziesiątką Piotr Włodarczyk i z numerem jedenastym Tomasz Sokołowski. Trenerem Legii jest Mirosław Jabłoński. I skład drużyny gospodarzy dzisiejszego spotkania: w bramce Janusz Jojko, dalej z numerem drugim Artur Adamus, z numerem trzecim Paweł Pęczak, z numerem czwartym Tomasz Owczarek, z numerem piątym Mirosław Widuch, z numerem szóstym Adam Bała, z siódemką Adam Kurcz, z ósemką Adam Ledwoń, z dziewiątką Mariusz Muszalik, z dziesiątką Sławomir Wojciechowski i z numerem jedenastym Arkadiusz Szczygieł. Za chwilę sędzia dzisiejszego spotkania, jest nim Ryszard Rembilas z Krakowa. Rozpocznie spotkanie właśnie to, już się stało. GKS tradycyjnie w swoich strojach żółto czarnych, właściwie dzisiaj one są seledynowe. Legia, czarne spodenki, białe koszulki z zielonymi wypustkami na ramionach. Na pewno zdziwił Państwa nieco skład drużyny warszawskiej Legii. Rozmawiałem z trenerem Jabłońskim przed tym spotkaniem. Wiadomo, że oba zespoły za 4 dni spotkają się w finale piłkarskiego Pucharu Polski. I trener Jabłoński oszczędza swoich zawodników na pewno przed tym spotkaniem. Jak już mówiłem, dla Legii ten dzisiejszy mecz właściwie nie ma żadnego znaczenia. Stąd zestawienie Legii jest właśnie zupełnie inno od tego chociażby, w którym zespół Legia wystąpiła w meczu, w ostatnim meczu z Widzewem. Kontuzjowany jest Paweł Skrzypek, jest dzisiaj na ławce rezerwowych, ale nabawił się kontuzji i jego występ jest pod znakiem zapytania. Otwarcie Mirosław Jabłoński powiedział, że kilku piłkarzy Legii ma dużo kartek. Chodzi między innymi o Ryszarda Stańka. Ryszard Staniek nie gra w tym spotkaniu, ponieważ trener powiedział, że po prostu obawia się, żeby nie dostał żółtej kartki i mógł zagrać w finale Pucharu Polski. Tak podobna sytuacja z Dariuszem Czykierem. Pierwsze minuty tego spotkania. Kucharski rozgrywał piłkę z Sokołowskim. Przerzut do Włodarczyka. Ten zawodnik nie grał w zasadzie, został kupiony przez Legię po rundzie jesiennej. Jest to zawodnik z KP Wałbrzych, chociaż grał w meczu z GKS-em Bełchatów, który Legia wygrała 1-0 i strzelił tam bramkę. Powrócił do drużyny Legii interweniujący przed chwilą Marcin Jałocha.
GKS Katowice w trzech ostatnich meczach ligowych nie zdobył punktu. Wydawało się, że ma dużą przewagę nad Odrą Wodzisław i nad Amiką Wronki, jednak ta przewaga stopniała do jednego punktu nad Odrą Wodzisław i do dwóch punktów nad Amiką Wronki. A te trzy porażki, faulowany Czereszewski, faulował Adam Bała. Te trzy porażki GKS-u to 0-2 z Amiką, najpierw 3-4 z Widzewem, później 0-2 z Amiką i w zaległym meczu 1-3 z Górnikiem. To próba strzału Sylwestra Czereszewskiego. Znaczna odległość. Pierwsze minuty tego spotkania. GKS, by być pewnym udziału w europejskich pucharach, powinien to spotkanie wygrać. Oczywiście istnieje taka możliwość, że w niedzielnym spotkaniu finału Pucharu Polski, który zostanie rozegrany w Łodzi w najbliższą niedzielę, oczywiście jeśli pokona w tym meczu Legię, to wystąpi w Pucharze Zdobywców Pucharów. Niedokładne podanie do Artura Adamusa. Paulowany był Tomasz Sokołowski. Kilku zawodników Legii dostało szansę gry w tym meczu. Sokołowski, zagranie do Kucharskiego. Ale przytomna interwencja obrońców GKS-u. W dzisiejszym meczu, kończąc poprzednią myśl, grają Jacek Magiera, Dariusz Solnica, Jacek Kacprzak czy Piotr Wodarczyk, którzy wcześniej wiosną nie mieścili się w podstawowym składzie. To znaczy Jacek Kacprzak grał wcześniej, ale stracił miejsce w podstawowym składzie Legii. Lewą stroną Adam Bała próbował dośrodkować, ale nic z tego nie wyszło. Rozpocznie od bramki Grzegorz Szamotulski. Legia po meczu z Widzewem była troszeczkę zdruzgotana. Zawodnicy nie mogli uwierzyć w to, co się stało, bo rzeczywiście ten mecz przeszedł już do historii polskiego futbolu. Prowadząc 2-0 w ostatnich właściwie 5 minutach gry, no ten mecz był przedłużony, stracili szansę na wygraną w tym meczu. A co za tym idzie, stracili też szansę na zdobycie Mistrzostwa Polski. Igor Kozioł, faulowany przez Adama Ledwonia. Czterech legionistów na polu karnym, ale to dośrodkowanie nie udało się Jackowi Kacprzakowi. Jeszcze raz Kacprzak. Może tym razem. Minęli się z piłką obrońcy GKS-u, ale minął się również Piotr Włodarczyk. Piotr Włodarczyk jest zawodnikiem pozyskanym przez Legię także po rundzie jesiennej. Przyszedł do zespołu wicemistrzów Polski z KPE Wałbrzych. Na razie spokojne tempo tego meczu. GKS musi grać uważnie w obronie. Jeśli zremisuje to spotkanie, to nie przekreśla szans na zajęcie trzeciego miejsca w lidze. Wszystko zależy od wyników innych spotkań. Jacek Kacprzak ma wolne pole. Dopiero teraz zbliżył się do niego Adam Ledwoń.
utrzymał się przy piłce. Drugi faul Adama Ledwonia w odstępie kilku minut na Kacprzaku, ale rzeczywiście nie było to jakieś zamierzone zagranie reprezentanta Polski. Jacek Bednarz. Tym razem faulowany Włodarczyk. Tomasz Owczarek został upomniany przez sędziego Rembilasa. Czterech legionistów na polu karnym. Ale sytuacja wyjaśniona. Nie ma w dzisiejszym meczu w drużynie Legii Marcina Mięciela. Trener Mirosław Jabłoński powiedział, że wczoraj, na wczorajszym treningu, ale oto szansa dla GKS-u. Mariusz Muszalik przedzierał się, wszedł w pole karne. Wydawało się, że był nieprzepisowo zatrzymywany, ale jednak sędzia dopatrzył się przewinienia Muszalika i rzut wolny dla Legii. Mówiłem o tym, że nie gra Marcin Mięciel. Na treningu wczorajszym nabawił się kontuzji. Skręcił staw kolanowy. Być w czwartek zapadnie decyzja, czy będzie musiał poddać się zabiegowi operacyjnemu. GKS próbuje lewą stroną. Adam Bała. Zagranie do Ledwonia. Kozioł na drugą stronę do Jałochy. Czereszewski. Czwórka legionistów z przodu. Sokołowski rozgrywał piłkę z Kucharskim. Protestują legioniści, domagają się rzutu wolnego. A od bramki rozpocznie Janusz Jojko. GKS próbuje raz z jednej, raz z drugiej strony. Często zmieniają pozycję zawodnicy GKS-u. Sceptycy dopatrują się w dzisiejszym meczu, że wszystko jest już w zasadzie rozstrzygnięte, bo GKS-owi potrzebne są punkty w lidze, aby zająć bezpieczne trzecie miejsce, ale oto groźna sytuacja. Sławomir Wojciechowski z pola karnego. Piłka otarła się o któregoś z legionistów i będzie pierwszy w tym spotkaniu rzut rożny. GKS-owi, mówiłem, potrzebne są punkty w tym meczu. Legia chce zdobyć Puchar Polski, ale mam nadzieję, proszę Państwa, że czysty sport zwycięży. Groźna sytuacja. Artur Adamus stanął przed szansą pokonania Grzegorza Szamotulskiego. Sokołowski, ale zdążył Tomasz Owczarek. Zagranie na Kucharskiego. Ten trudna piłka, nie opanował jej i szansa na kontrę dla GKS-u. Dobre podanie Ledwonia do Arkadiusza Szczygła.
dwóch piłkarzy GKS-u na polu karnym. Sławomir Wojciechowski i strata piłki. Dzisiejsze spotkanie jest również pojedynkiem snajperów naszej ekstraklasy, ponieważ Cezary Kucharski, a również Sławomir Wojciechowski dotychczas strzelili 15 goli dla swoich zespołów. W tej klasyfikacji prowadzi Mirosław Trzeciak z ŁKS-u, który ma 18 bramek. Więc może będziemy świadkami pojedynku strzeleckiego tych dwóch piłkarzy, który być może zaowocuje tym, że któryś z nich będzie wicekrólem strzelców naszej ekstraklasy. Dziesięć minut spotkania za nami. GKS remisuje na własnym stadionie z Legią Warszawa 0-0. Bednarz. Ostre wejście Kucharskiego, rzut wolny dla GKS-u już wykonany. Adamus do Muszalika. Kozioł. Dobra piłka do Sokołowskiego, jednak ten niedokładnie. Dużo akcji w środku pola. Adamus do najniższego na boisku Adama Kucza. Ten dogrywał piłkę do środka, ale nic z tego nie wyszło. Może teraz Legia. Bednarz do Kucharskiego. Ten ma przed sobą dwóch obrońców. Ładnie wchodził w całą tą akcję Włodarczyk, ale myślę, że teatralnie padł troszeczkę na pole karne. Sędzia Rembilas nie dopatrzył się rzutu wolnego, natomiast w tym momencie falowany był Szczygieł i będzie rzut wolny dla GKS-u. 12 minuta spotkania, a jest to wymarzona sytuacja dla Sławomira Wojciechowskiego, który właśnie ustawia sobie piłkę. Ten zawodnik słynie ze świetnie wykonywanych rzutów wolnych. Udowodnił to już niejednokrotnie, zdobywając bramki z takich sytuacji. Dosyć liczny mur Legii. Pięciu, sześciu zawodników. Jacek Bednarz tak obok muru. Przy piłce jest i Sławomir Wojciechowski, ale piłka odbita od muru i będzie tylko rzut rożny. Uważam, że Wojciechowski jest zawodnikiem, który na pewno jest przydatny reprezentacji, co udowodnił w niedawnym meczu towarzyskim ze Szwecją, kiedy pojawił się na boisku. Polska stworzyła kilka groźnych sytuacji właśnie ze stałych fragmentów gry. Ten zawodnik jest znany z tego, że często wbija bramki nawet rzutów rożnych, z czego mieliśmy małą próbkę w tym momencie. Takie płaskie, w zasadzie pół górna piłka, rykoszet, trudna do odbicia, ale przytomnie zachował się Grzegorz Szamotulski. Moment przewagi GKS-u. Dobrze wyszedł do tej piłki bramkarz Legii. Czereszewski do Kacprzaka. Ten musiał wycofać i Legia jeszcze raz rozpoczyna tę akcję. Niedokładne są te podania legionistów, ale również piłkarze GKS-u nie grzeszą celnością.
Jałocha powrócił do zespołu po kontuzji. Nie jest jeszcze w pełni wykurowany, ale okoliczności sprawiły, że Mirosław Jabłoński zdecydował się go wystawić. Dośrodkowanie po ziemi Kacprzaka, ale oto prezent otrzymał przed chwilą Dariusz Solnica. No ale ten strzał nie mógł zaskoczyć tak doświadczonego bramkarza, jakim jest kapitan GKS-u Katowice Janusz Jojko. Faulowany Adam Bała. Uciekał tam Adamus, ale ładne wyjście Grzegorza Szamatulskiego, który dobrze radzi sobie z grą na przedpolu. Ten mecz dla Legii jest ważny. Po tej porażce z Widzewem 2-3 i stracie szans Włodarczyk. Po tej stracie szans na mistrzostwo zespół musi się odnaleźć i odbudować swoją psychikę przed ważnym spotkaniem niedzielnym z GKS-em Katowice, które odbędzie się w Łodzi w najbliższą niedzielę. Kucz Wojciechowski, ponownie Kucz, dośrodkowanie, jest tam Pała, doszedł do piłki. No trudna to była pozycja, niewygodna z wyskoku, spora odległość. Chorzowie, ruch ręce jest Polonią 0-0, Wisła prowadzi ze Stomilem 2-0. Lech remisuje z GKS-em Bełchatów 0-0. To jeżeli chodzi o drużyny walczące o utrzymanie. Natomiast w Wodzisławiu Odra remisuje z Sutnikiem 0-0. W Zabrzu Górnik remisuje z Aniką także 0-0. I w Łodzi podobny wynik widzę, że Ledwoń często zmienia pozycję. Forowany przez Antoniego Piechniczka do reprezentacji. W ostatnim meczu reprezentacji dopiero pokazał, że być może jest to, był to słuszny wybór byłego selekcjonera, który często obsadzał piłkarza GKS-u Katowice w meczach reprezentacji. Krzysztof Pawlak, który prowadził Polskę w ostatnim spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata z Gruzją, również postawił na Ledwonia i ten zagrał chyba swój najlepszy mecz w reprezentacji. Strzelił ładną bramkę, po rzucie wolnym na nim był karny dla Polski. Ale nie wiadomo, no, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Nie wiadomo, czy będzie chciał korzystać z usług Adama Ledwonia. Kucz. Zagranie ręką. No nic wielkiego nie dzieje się na boisku przy ulicy Bukowej. Legia gra spokojnie, jak już mówiłem kilka razy. To spotkanie nie ma dla legionistów większego znaczenia. No może chodzi o to, że rozpoznają przeciwnika przed meczem w Pucharze Polski. Bo zwycięstwo w Pucharze Polski zagwarantuje grę w Pucharze Zdobywców Pucharów, a wiadomo, że w tym sezonie mówi się o tym, że jest szansa, aby któryś z polskich zespołów zaszedł daleko w rozgrywkach pucharowych, właśnie Pucharu Zdobywców Pucharów, ponieważ wiele klasowych zespołów występuje w piłkarskiej Lidze Mistrzów z 8 najlepszych lig Europy. W Lidze Mistrzów grają również wicemistrzowie tych krajów. GKS lewą stroną, Bała. Ale ładnie wyłuskał mu piłkę
Jałocha. Teraz niedokładne podanie, troszeczkę zamieszania. Kacprzak. Jest szansa na kontrę dla Legii. Ucieka Włodarczyk, właśnie do niego piłka, pędzi Bednarz. Zagranie do Kucharskiego i 1-0. Legia obejmuje prowadzenie w 25. minucie tego spotkania. Klasyczna kontra w wykonaniu legionistów. Bardzo ładne dośrodkowanie. Jeszcze raz ta sytuacja. Poczekał spokojnie Włodarczyk, zobaczył wychodzącego na czystą pozycję Kucharskiego. I Legia prowadzi 1-0. Ciekawe, jak na to odpowie GKS. No, temu klubowi punkty są bardzo potrzebne. Wojciechowski. Bała, wchodzi w pole karne. Zablokowane dośrodkowanie. Rzut rożny. W tym pojedynku snajperów Cezary Kucharski zdobył swoją 16. bramkę w rozgrywkach tego sezonu. Czy kibice GKS-u doczekają się odpowiedzi najlepszego strzelca tego zespołu, Sławomira Wojciechowskiego? Na dzisiejszy mecz przybyło około 4, może 5 tysięcy widzów. Jak już mówiłem, bardzo dobre warunki do gry. Na przemian słońce, chmury, temperatura 20 kilka stopni. Legia bardzo spokojnie rozgrywa ten mecz, ale uważnie wykorzystała jedną szansę na kontrę. I to ładnie wykorzystali legioniści. Teraz szansa, Sokołowski i 2-0. Precyzyjne uderzenie. Tuż przy słupku, piłka odbiła się jeszcze od słupka. No i proszę bardzo. 26. minuta spotkania i wynik 2-0 dla Legii. Zobaczmy jeszcze raz ten strzał. Wyciągnął się Janusz Jojko. 25. minuta spotkania. 2 gola dla Legii zdobył Tomasz Sokołowski. Po ładnym strzale piłka odbiła się od słupka. Po 26 minutach gry Legia prowadzi. Dziwię się tylko piłkarzom GKS-u, obrońcom GKS-u, którzy zupełnie nie przeszkadzali przy tej akcji zawodnikowi Legii. Myślę, że to, że Legia prowadzi 2-0, zamknie usta tym wszystkim, którzy spodziewali się tutaj jakichś rozstrzygnięć pozaboiskowych. Może często myślimy o tej, o rywalizacji sportowej zbyt naiwnie. Owszem, wiadomo, zaangażowane są tutaj duże pieniądze, ale Legia na razie pokazuje, że o żadnych zakulisowych sprawach nie ma mowy. Igor Kozioł faulował Kucz i rzut wolny dla Legii. Sporo mówiłem o rozgrywkach pucharowych. Największym sukcesem podopiecznych Piotra Piekarczyka było dojście do trzeciej rundy Pucharu UEFA w sezonie 94-95, kiedy to po wygranej z Arisem Saloniki, później po wyeliminowaniu Bordeaux ulegli Bayerowi Leverkusen,
To dotychczas największy sukces piłkarzy z ulicy Bukowej. Sokołowski. Zamknęli teraz przez chwilę legioniści GKS na własnej połowie, ale może jest to szansa na kontrę. Nie opanował piłki Muszalik. Skoro mówiłem o pucharowych, o największym pucharowym sukcesie GKS-u Katowice, warto wspomnieć, że największym sukces Legia odniosła w roku 70, kiedy dotarła do półfinału Pucharu Mistrzów, przegrywając z Feyenoordem. I oczywiście w roku w sezonie 91-92, kiedy to w półfinale zmierzyła się z Manchesterem, wcześniej eliminując w ćwierćfinale Sampdorię Genua. Kucz. Niedobre dośrodkowanie Owczarka, nieporozumienie. W trudnej sytuacji katowicki GKS, przypomnę, po dwóch golach zdobytych przez Kucharskiego i Sokołowskiego, katowiczanie przegrywają z Legią 0-2, a stawką tego spotkania jest zajęcie trzeciego miejsca w lidze. Może teraz Adam Ledwoń, przy nim Czereszewski. Rzut wolny. I będzie żółta kartka dla Sylwestra Czereszewskiego. Żółtą kartką został ukarany Sylwester Czereszewski. Spora odległość od bramki Szamotulskiego, ale przy piłce jest już Sławomir Wojciechowski. Sędzia pozwala wyjść lekarzowi drużyny GKS-u na boisko. Kontuzja Adama Ledwonia. No miejmy nadzieję, że ten zawodnik pozostanie na boisku. Adam Ledwoń opuszcza boisko. No ciekawe, czy Sławomir Wojciechowski zdecyduje się w tej sytuacji na strzał. Około 27 metrów. Dobre uderzenie. No i proszę, sporo kłopotów miał Grzegorz Szamotulski. Zasłużone brawa dla Wojciechowskiego. Ten zawodnik powinien grać w reprezentacji. Może nie jest szybkim zawodnikiem, ma pewne problemy z nadwagą, mało zwrotny, ale ta precyzja, z jaką wykonuje rzuty wolne, nie sposób tego przecenić. Jeszcze jeden rzut rożny dla GKS-u. Oczywiście Wojciechowski. Czterech piłkarzy na polu karnym, Kucz przed polem karnym. Bezpośrednio uderzona piłka, sporo kłopotów sprawiają te dośrodkowania. No cała seria strzałów Wojciechowskiego, ale Szamotulski wychodzi z tych pojedynków obronną ręką. Nie podobają się decyzje sędziów. Rzut wolny wykonany dla Legii. Kacprzak do Jałochy. Ten podciąga, ma wolne pole. Ładnie teraz powstrzymany Solnica
Akcja Legii zakończona, rozpocznie Bała. Widuch. Adamus. Pęczak. Jeszcze raz Adamus. Za wolno wyprowadzają te akcje piłkarze GKS-u. Bądź co bądź, takim sposobem gry nie zaskoczą drużyny warszawskiej Legii. Kucz. Zagranie do środka. Wykładał tam piłkę Wojciechowskiemu, ale jeszcze nie koniec akcji. Legia, szansa na kontrę. Trzech piłkarzy Legii na trzech obrońców GKS-u. Sokołowski zagrywał do Włodarczyka, ale tym razem spalony. To chyba w ogóle pierwszy spalony w tym meczu. Rozpoczęła się 36. minuta tego spotkania. Przypomnę, Legia prowadzi w Katowicach z GKS-em 2-0 po golach zdobytych przez Kucharskiego i Sokołowskiego. Wolne pole ma teraz Jacek Bednarz. Dość niefrasobliwie grają katowiczanie, no ale trudno się dziwić. Przegrywają, próbują, przesuwają się wszyscy do przodu. Piłka opuściła plac gry. Będzie rozpoczynał Bednarz. Kacprzak. Dogranie do środka. Do Kucharskiego, ale nic nie było po interwencji jednego z obrońców GKS-u. Za wolno, za wolno. GKS próbuje rozgrywać tę akcję. W ten sposób ma marne szanse na zniwelowanie tej dwubramkowej przewagi Legii. No może teraz. Prawą stroną Adam Ledwoń. Dośrodkowanie. No państwo widzieli. Tym razem Szczygieł. Bardzo dobre dośrodkowanie. Widzimy to jeszcze raz. Najpierw minął się z piłką Muszalik. No ale ten strzał z dobrej sytuacji. Zawodnik GKS-u był sam. Ale nie udało się. Trener Jabłoński mówił, że ten eksperymentalny skład drużyny Legii przesądzi też o tym, kto z zawodników zaprezentuje się w tym meczu dobrze, będzie, zostanie w drużynie, będzie mógł grać. Legia jest zainteresowana pozyskaniem w nowym sezonie Mariusza Kukiełki z GKS-u, Bełchatów. Mówi się też o królu piłkarzu gdańskiej Lechii, który w tym sezonie grał w Lechu Poznań. Z planowanych przez GKS wzmocnień jest Sławomir Paluch z Odry, Wodzisław, ale oto Jacek Bednarz wszedł w pole karne, zdecydował się na strzał, chociaż niepilnowany był Kucharski. Na stołu całą akcję zamykał Włodarczyk. A także ze zdegradowanego już Śląska Wrocław Tomasz Moskal. Oczywiście są to wstępne rozważania. Nie wiadomo, czy kluby po prostu wykazały zainteresowanie tymi piłkarzami. Włodarczyk. Dobrze gra tam z prawej strony Marcin Jałocha, który powrócił do zespołu Legii po kontuzji. Faulowany Solnica. Pięciu legionistów pod polem karnym. Jest Kucharski jeszcze.
Adamus wyjaśnił sytuację na chwilę. Jacek Bednarz. Jeszcze raz. Z tego samego miejsca. Adam Ledwoń zagrał piłkę tak zwaną, mówiąc w żargonie piłkarzy, nakładką. Sokołowski. Ostrobita piłka. Janusz Jojko decydował się piąstkować, nie łapał tej piłki, obawiając się, że może ją wypuścić z rąk. Janusz Jojko, bardzo ciekawa postać w drużynie GKS-u Katowice. Ale to Legia, przedzierał się Jałocha. Około 5 minut do zakończenia pierwszej części meczu. Wracając do Janusza Jojki, to doświadczony zawodnik, 37 lat. Od 10 lat w GKS-ie Katowice. Chyba starszym tylko piłkarzem na pozycji bramkarza jest grający w dyskoboli Tadeusz Pfeiffer. Gratulacje przy okazji dla zespołu dyskoboli, który awansował do ekstraklasy. Nie wiem, zastanawiam się, proszę Państwa, na co liczy GKS Katowice. Od kilku dobrych minut Legia zamknęła GKS na jej połowie. No może teraz Ledwoń. Dwóch piłkarzy GKS-u, ale dobrze. Igor Kozioł, który nie rozegrał najlepszego meczu na Łazienkowskiej z Widzewem. Jest Jałocha. Kozioł. Bednarz. Bardzo wolne tempo tego spotkania. O ile nie dziwię się Legii, która prowadzi 2-0 i nie będzie się tutaj forsować. Oszczędza siły, przepraszam, na finał Pucharu Polski, który za kilka dni w Łodzi. A właśnie, proszę Państwa, finał Pucharu Polski, wcześniej ustalano, że miał być rozgrywany w Warszawie. Nie wiadomo dlaczego działacze PZPN-u postanowili wyznaczyć na miejsce tego spotkania Łódź. Jest to moim zdaniem niepotrzebne stwarzanie zagrożenia, ponieważ wiadomo, Łódź leży niedaleko od Warszawy. Wielu kibiców Legii na pewno wybierze się do Łodzi na to spotkanie. I w ten sposób prowokuje się niejako pseudo kibiców Widzewa, którzy mogą w tym spotkaniu przyjść na mecz nie po to, żeby go oglądać, ale po to, żeby po prostu zaostrzyła się gra, po to, by rozrabiać. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Ale jest jeszcze inny argument przemawiający za tym, że mecz powinien być rozgrywany w Warszawie, w wielu krajach Europy. Mecze pucharowe odbywają się właśnie w stolicach. Głowy państw, prezydenci czy królowie wręczają wtedy największe trofea piłkarzom. Powróćmy do spotkania GKS-u z Legią. No nie ma recepty GKS Katowice na sforsowanie obrony Legii. Pierwsza połowa powoli dobiega końca. Legia, naprawdę nie wkładając wielkiego wysiłku w to spotkanie, prowadzi 2-0. Strzelcami bramek, przypomnę, w 24 minucie Cezary Kucharski i w 26 Tomasz Sokołowski. Kozioł. A to Mirosław Jabłoński. Trener teraz błąd Czereszewskiego. Wojciechowski.
No i zabrakło bardzo niewiele. Kilka razy strzelał Sławomir Wojciechowski. Dobra sytuacja, zobaczmy jeszcze raz. No i piłka obok słupka Szamotulskiego. Warto, żeby GKS Katowice poderwał się jeszcze do gry. Jeszcze te dwie bramki można odrobić, o czym przekonał nas Widzew tydzień temu, kiedy przegrywał właśnie z Legią 0-2. Jestem za tym, proszę Państwa, bo zyskałoby na tym na pewno dzisiejsze widowisko. Wojciechowski. Dośrodkowanie, no ale żaden z piłkarzy GKS-u nie wchodził w pole karne. Nie wchodził na tę piłkę, która była zagrana. Gdybyśmy mieli porównać tempo tego meczu do tempa spotkania na szczycie Legii z Widzewem, to myślę, że zawodnicy grają tutaj na 30-40% swoich możliwości. Przepraszam za tak surową ocenę, ale myślę, że zgodzą się Państwo ze mną. Szansa dla Legii, Sokołowski, Kacprzak. Ucieka lewą stroną, Bednarz do niego piłka, ale no, tego podania Sokołowski nie zaliczy do udanych w tym meczu. Wojciechowski, wychodzi Bała, jest Muszalik przy piłce, faulował przy tej akcji, odpychał ręką Jałochę, słuszna decyzja arbitra. I w tym momencie Ryszard Rempilas z Krakowa zakończył pierwszą połowę, która odbywała się, jak już mówiłem, w wolnym tempie. To GKS-owi Katowice zależy na zdobyciu w tym meczu punktów, żeby zająć trzecie miejsce i być pewnym występu w europejskich pucharach. Ale Legia prowadzi 2-0 z strzelcami bramek Kucharski i Sokołowski. Po golach Kucharskiego i Sokołowskiego trwa jeszcze przerwa. Legioniści pojawili się już w komplecie na boisku. Nie widać jeszcze piłkarzy GKS-u Katowice, ale chyba trener Piekarczyk ma im dużo do powiedzenia. Pierwszą połowę zagrali słabo, w wolnym tempie. Kilka sytuacji do zdobycia, może nie stuprocentowych, miał Sławomir Wojciechowski, ale sztuka się nie udała i GKS w tym momencie przegrywa rywalizację o trzecie miejsce. W naszej ekstraklasie. Wszyscy piłkarze są już na boisku. Dla tych z Państwa, którzy nie oglądali pierwszej połowy tego meczu, powiem, że mecz był rozgrywany w wolnym tempie. Nastąpiła zmiana w zespole GKS-u Katowice. Arkadiusza Szczygła z numerem 11 zastąpił Jan Furtok. Gra z numerem 13. Próbuje Piotr Piekarczyk wzmocnić siłę uderzeniową GKS-u, no bo tu już nie ma na co czekać. Jeżeli GKS chce myśleć o trzecim miejscu, musi nawiązać z Legią walkę. Żółtą kartką ukarany został Adam Ledwoń. To druga kartka w tym spotkaniu, pierwszą
w pierwszej połowie tego meczu otrzymał Sylwester Czereszewski. Wykorzystując chwilę przerwy, wiele kontrowersji ostatnio wzbudziła sprawa tego, że dzisiaj przy ostatniej kolejce PZPN nie chciał wręczać medali za zdobycie Mistrzostwa Polski Widzewowi, ale być może na skutek kampanii prasowej w mediach, także w magazynie piłkarskim Gol, działacze PZPN-u jednak zrozumieli, że jest to ważna sprawa i te medale piłkarzom Widzewa zostały dzisiaj wręczone. Nie ma zmian w drużynie Legii. No bo i dziś ławka rezerwowa legionistów jest bardzo skromna. Są na niej tylko Marcin Rosłoń, Marcin Muszyński, Artur Kupiec i Paweł Skrzypek, który mówiłem, nie jest w najlepszej dyspozycji zdrowotnej, jest lekko kontuzjowany, ale awaryjnie Mirosław Jabłoński posadził go na ławce. Rzut rożny dla Legii. Bednarz krótko wykonany, Kucharski wyskoczył do tego dośrodkowania, ale nie trafił precyzyjnie. Furtok sam na sam z Jackiem Magierą, ale w sukurs idą inni legioniści. Adam Bała za długo zwlekał z oddaniem tego strzału. Podanie do Wojciechowskiego. No który to już raz Sławomir Wojciechowski próbuje zdobyć bramkę. Ale znów Szamotulski. Szybciej powinien Adam Bała moim zdaniem zdecydować się na strzał. Ledwoń. Ostra walka w polu karnym. Dobre podanie znów Wojciechowski. Przy tym ataku najlepszego snajpera GKS-u ucierpiał Grzegorz Szamotulski. No rzeczywiście bramkarz miał już piłkę w rękach. Nie powinien tego zawodnik GKS-u. Powinien przeskoczyć nad bramkarzem Legii. Sporo przerw w grze, to dodatkowo zwalnia tempo tego i tak rozgrywanego w spacerowym tempie meczu. Legia nie wkłada w ten mecz wszystkich sił. Gra zresztą rezerwowym w zasadzie składem. Ale skoro wystarcza to dzisiaj na GKS, to po co się wysilać i marnować siły przed finałem Pucharu Polski. Już wszystko w porządku. Szamotulski podniósł się. Legia. Ciekawe, czy Furtok wzmocni ofensywne poczynania GKS-u. Pokazał, że to jedna akcja, której GKS był bliski zdobycia bramki. Jest być może na to szansa. Wzmaga się doping kibiców. No chcieliby, żeby ich ulubieńcy zagrali. Coś. Ładne uderzenie, no ale w ten sposób. I to strzelał głową najniższy na boisku Kucz. Ale w ten sposób nie da się zaskoczyć Grzegorza Szamotulskiego. Bądź co bądź bramkarza reprezentacyjnego. Czereszewski. Bała przyjął piłkę. Sporo chaosu w środkowej strefie boiska.
Pojedynek główkowy wygrany przez Kucharskiego. Opuścił bramkę Jojko. Ale to dośrodkowanie Włodarczyka nie przyniosło rezultatu. Faul przy wyskoku. Ledwoń. Próbuje indywidualną akcję lewą stroną. Ale oj, teraz brutalny faul. Sędzia upomina Furtoka. Leży Jałocha, który właściwie już ograł piłkarza GKS-u. Niepotrzebna ta nadmierna ostrość w grze. Miejmy nadzieję, że piłkarze nie będą chcieli osłabiać swoich zespołów, bo przecież za parę dni grają w finale Pucharu Polski. Wszystko odbędzie się zgodnie z zasadami fair play. Nie dało grać się Bała Solnicy. Czereszewski rozegrał świetne spotkanie tydzień temu. Popisał się piękną bramką po indywidualnej akcji na 2-0. Ale to nie przyniosło sukcesu Legii. Bednarz przewracany przez Kucza, ale nie było faulu. Wojciechowski. Próba prostopadłego zagrania do Furtoka. Ale w eksperymentalnym zestawieniu grająca dziś obrona Legii nie popełnia wielu błędów. Wojciechowski. Trzech piłkarzy GKS-u na polu karnym. Piłka nie opuściła placu gry. Jest Bednarz. W pojedynku z Kuczem i z autu rozpoczną wicemistrzowie Polski. Wynik tego spotkania pokazuje to, co odzwierciedla ligowa tabela. Widzew i Legia są poza zasięgiem pozostałych drużyn, ale to szansa dla GKS-u. Czereszewski wybił piłkę. Teraz kontra Legii. Janusz Jojko często wychodzi poza pole karne. Przed tym spotkaniem GKS miał do Legii 21 punktów straty. No to mówi bardzo dużo. Kozioł. Bednarz. Jest w środku Sokołowski. Po prawej stronie Włodarczyk. Zagranie do środka do Kucharskiego. Ten ograł Owczarka. Szansa na trzecią bramkę. Indywidualna akcja. I jest drugi gol w tym meczu Cezarego Kucharskiego. No, myślę, że z minuty na minutę maleją szanse GKS-u. Proszę bardzo, zobaczmy jeszcze raz. Ładnie ograł tam Tomasza Owczarka. Jeszcze próbował interweniować Pęczak. Precyzyjny strzał po indywidualnej akcji. I Cezary Kucharski być może będzie mierzył w króla strzelców polskiej ligi. To drugi gol, a 17 tutaj w GKS-ie, a 17 zdobyty przez tego piłkarza w tym sezonie. 3-0. W 50.
piątej minucie meczu Legia prowadzi z GKS-em. Przyznam się Państwu, że dawno nie widziałem tak słabo grającej drużyny GKS-u Katowice. Próbuje Wojciechowski. Strzela w każdej sytuacji, no ale to strzały, które nie przyniosą rezultatu. Ostry kąt, duża odległość od bramki. Nie można w ten sposób rozstrzygać meczu. A legioniści uskrzydleni trzybramkowym prowadzeniem próbują, ale nie są to akcje bardzo szybkie. Grają spokojnie, uważnie w obronie i punktują GKS Katowice. Inna sprawa, że obrona GKS-u Katowice pozwala dzisiaj na zbyt wiele. Legia, znów Kucharski. Odegranie piłki do Magiery. Ten tym razem przegrał z obrońcami. Kucz. Może teraz wyprowadzą akcję, ale jednak nie. Jest Bednarz. To prowadzenie 3-0 dla Legii. No mówi coś o tym, zamknie usta wszystkim niedowiarkom, którzy przed meczem sądzili, że wynik tego meczu jest przesądzony, że wygra tu GKS Katowice. Te wszystkie spekulacje, że handluje się meczami, myślę, że to spotkanie obali te wszystkie podejrzenia, ale oto Furtok, jest szansa. Za długo zwlekał z oddaniem strzału, inna sprawa, że przeszkadzał mu Magiera, który dobrze poczyna sobie dzisiaj w obronie Legii. Przypominam Państwu, nie grają Paweł Skrzypek oraz Jacek Zieliński, który skarży się na kontuzję pięty. A trener Jabłoński chce go mieć w niedzielnym meczu finałowym Pucharu Polski. Ledwoń. Kucz, rozegranie piłki z Ledwoniem. Powinien oddać do środka. Za wolno rozgrywają te akcje piłkarze GKS-u. Tym nie mogą zaskoczyć grających spokojnie, rozważnie legionistów. Wojciechowski. Zablokowane dośrodkowanie. Widuch do Kucza. Jest przy nim Wojciechowski. Ten zdecydował się na zagranie do środka. I znów szansa na kontrę dla Legii. Włodarczyk. Jest z przodu Kucharski, Sokołowski. Teraz przy Włodarczyku Czereszewski. Ten wybrał Solnicę. Dobrze Adam Bała. Igor Kozioł ma szansę grać w obronie Legii. Dzisiaj spisuje się dobrze, no ale przeciwnik dla Legii nie jest zbyt wymagający. Może tym razem Bała indywidualnie próbuje, wchodzi w pole karne. Jest dwóch piłkarzy. Furtok, znów zablokowany strzał właśnie przez Kozioła. Sześciu piłkarzy GKS-u na polu karnym. Ledwoń. Groźne są te dośrodkowania z rzutów rożnych piłkarzy GKS-u, no ale na razie nic z tego nie wynika.
Adam Ledwoń przeprosił kolegów, ale piłka otarła się o interweniującego Magierę i będzie kolejny rzut rożny dla GKS-u. To już 9 rzut rożny dla Katowiczan, ale na rzuty rożne nie wygrywa się mecz. Przydałaby się ta bramka, na pewno ożywiłaby trochę to spotkanie. Kucz. No ale nie ma tam żadnego z piłkarzy GKS-u. Teraz złe wybicie Kozioła. Jeżeli tylko ma sposobność, Wojciechowski próbuje. Ale szansa na kontrę dla Legii. Sokołowski do Kucharskiego. Biegnie Włodarczyk. Próbował do niego zagrać, ale był na miejscu Owczarek. Teraz GKS. Dobre podanie Ledwonia do Kucza. Idzie Furtok. No ale znów za długo czekają piłkarze GKS-u. Można się zniecierpliwić. Ledwoń będzie próbował strzelać. Dobre uderzenie. Jeszcze raz ta sytuacja. No, piłka około metra od bramki bronionej przez Grzegorza Szamotulskiego. Stara się Adam Ledwoń, stara się Sławomir Wojciechowski, no ale nic z tego nie wynika. Zbliża się 65. minuta tego spotkania. Przypomnę Państwu, Legia prowadzi z GKS-em w Katowicach 3-0 po bramkach Kucharskiego i jednej Sokołowskiego. Próbował Wojciechowski do Furtoka. Będzie zmiana w drużynie GKS-u. Adama Kucza zastąpi Tomasz Malcharek. Tomasz Malcharek ma 21 lat, dobre warunki fizyczne, 180 cm wzrostu, jest wychowankiem GKS-u Katowice. Może tym razem Wojciechowski. Furtok ma przed sobą Jałochę, Kozioł i Jałocha poradzili sobie z Janem Furtokiem, z legendą GKS-u Katowice. Po grze w Niemczech, w Hamburgu i w Eintrachcie Frankfurt powrócił do drużyny GKS-u. Strzelił bramkę w ostatnim przegranym przez GKS meczu z Górnikiem 1-3. Środkiem Czereszewski, jest tutaj niepilnowany Solnica, do niego piłka. Trzech legionistów na środku, dobrze dośrodkował, grają piłkarze Legii na Cezarego Kucharskiego. Myślę, że Cezary Kucharski ma szansę zostać jeszcze królem strzelców naszej piłkarskiej ekstraklasy. W tym momencie ma 17 goli. Przed meczami ostatniej kolejki prowadził Mirosław Trzeciak z UKS-u, który miał 18 goli. Pęczak poszedł do przodu. Z łatwością Legia rozbija te ataki GKS-u. Kucharski, dobra interwencja Owczarka. Bednarz. Czereszewski.
Jałocha. Jeszcze raz Czereszewski. Dobre zagranie, ale na spalonym Jan Furtok. Wymyka się szansa GKS-u Katowice na zajęcie trzeciego miejsca i być może grę w pucharze UEFA. Włodarczyk, Czereszewski. Od nowa zaczął konstruować tę akcję legioniści. Solnica. Czereszewski, jeszcze raz Solnica. Próbuje wejść, zatrzymywany nieprzepisowo przez Widucha. GKS Katowice rozpoczął grę w europejskich pucharach w 70 roku, w Pucharze Miast Targowych. Zmierzył się z Barceloną. Za chwilę powrócę do tej myśli, bo to Sokołowski, szansa. Będzie strzelał, interweniuje pewnie Jojko. I wtedy zmierzył się w pierwszej rundzie z Barceloną. Przegrał pierwszy mecz 0-1, a później 2-3 na Camp Nou. Ale chcę Państwu powiedzieć o tym dlatego, że grał wtedy w zespole Katowic Lechosław Olsza. Ojciec naszej znanej tenisistki, która dziś gra w turnieju wimbledońskim. Legia. Kozioł, Bednarz. Ale proszę. Słabo ruszają się, wolno ruszają się piłkarze GKS-u, nie przeszkadzają w Legii w rozgrywaniu tych piłek. A legioniści nie kwapią się z przyspieszaniem. To oni prowadzą 3-0. I myślę, że w tym spotkaniu nie dadzą sobie już wydrzeć zwycięstwa. Dośrodkowanie, Kucharski, szansa na zdobycie następnej bramki w tym meczu. Wyręczył teraz Jojkę Paweł Pęczak. Zobaczmy jeszcze raz tę sytuację. Cezary Kucharski mógł zdobyć 18. bramkę. Ostry kąt. I proszę, Pęczak wybijał z bramki. Widuch. Ale przechwycili legioniści. Grają na Czarka Kucharskiego. Przy nim uwolnił się spod opieki dwóch piłkarzy GKS-u, ale Jacek Bednarz jeszcze miał szansę. Przestrzelił z 16 metrów z linii pola karnego. Za chwilkę zobaczymy tę sytuację jeszcze raz. Proszę, Kucharski w pojedynku z dwoma obrońcami Legii wybił piłkę Janusz Jojko. No i miał czystą sytuację. Ale teraz GKS Ledwoń do bały, przyjęcie piłki i w boczną siatkę. Tylko w boczną siatkę. W trudnej sytuacji GKS Katowice. Nie sądzę, nie mogą myśleć o tym, że Legia odda im Puchar Polski, premiowany przecież grą w Pucharze Zdobywców Pucharów. I GKS, które wydawało się, że
znajdzie się na pewno w rozgrywkach pucharowych, straci szansę na jesienne występy w europejskich pucharach. Oczywiście nie przesądzam, jest jeszcze mecz finałowy Pucharu Polski, ale ciężko myśleć, widząc to, co... Patrząc na grę piłkarzy GKS-u, że w ciągu 4 dni nastąpiłaby jakaś wielka metamorfoza w tym zespole. Może teraz. Ledwoń. No ale partnerzy nie wychodzą mu, nie ma jak zagrać. Stara się, walczy w tym meczu, dużo biega. Przy okazji powiem Państwu, że Adam Ledwoń otrzymał za zwycięstwo w rankingu Dziennika Zachodniego na najlepszego piłkarza regionu śląskiego w sezonie 96-97 złoty zegarek. Spokojnie Magiera wyjaśnia sytuację. Siedemdziesiąta druga minuta tego spotkania. Legia prowadzi 3-0. Ligowe ostatki w Katowicach nie przejdą chyba do historii polskiego piłkarstwa. Mecz rozgrywany jest, mówiłem to już kilkukrotnie, w bardzo wolnym, wręcz spacerowym tempie. Nie wiem, nie rozumiem piłkarzy GKS-u, którzy powinni walczyć w tym meczu. Czerszewski. Legia Solnica. Katprzak ucieka teraz na prawą stronę. Znów wycofanie do Czereszewskiego. Ten spokojnie przerzuca piłkę do Kozioła. Sokołowski. Kozioł. Jest Włodarczyk. Bednarz. Ledwoń. Niedokładnie. I spokojnie rozgrywają piłkę między sobą. Daleko od własnej bramki legioniści. Może teraz. Zagranie do Furtoka. Reklamowali spalonego legioniści. Nie było. Jest natomiast Marcin Jałocha, który ma udany powrót do drużyny po kontuzji. Jest pewnym punktem obrony Legii w dzisiejszym meczu. Dziesiąty rzut rożny dla GKS-u. Znów Sławomir Wojciechowski. Tym razem za mocno uderzona piłka i od bramki rozpocznie Grzegorz Szamotulski. Będzie trzecia zmiana w drużynie GKS-u. Boisko opuści Mariusz Muszalik, a jego miejsce zajmie Bogdan Pikuta. Bogdan Pikuta grał w Górniku, później w GKS-ie Katowice, w Stali Stalowej Woli, wreszcie w Widzewie, ale stamtąd powrócił do GKS-u Katowice. Z łatwością legioniści wyłuskują dzisiaj piłkę piłkarzom GKS-u. Bednarz, Sokołowski, jest Cezary Kucharski, Kacprzak do środka, zdecyduje się na strzał. Piłka o kilka metrów mija bramkę Janusza Jojki. Jacek Kacprzak miał moment, że grał w drużynie Legii w kilku spotkaniach. Później siedział na ławce rezerwowych. Teraz ma szansę pokazać się i przekonać do siebie
trenera Mirosława Jabłońskiego. Katowice. Wojciechowski szuka miejsca na oddanie strzału. Dobre wejście w pole karne, no ale na tym się skończyło. Czereszewski nie patyczkując się, nie bawiąc się z piłką. Wyrzucają na rzut rożny. Proszę bardzo, Adam Ledwoń bezpośrednio z rzutu rożnego, no piłka, interweniował tam Szamotulski. Reklamowali legioniści, że oto jeszcze raz ta sytuacja. Z tego będzie kamery tak, odbita piłka, wybijał ją interweniujący Szamotulski. No zobaczmy to jeszcze raz, bo warto. 3-1 prowadzi Legia z GKS-em Katowice. Piękny gol Adama Ledwonia bezpośrednio z rzutu rożnego. Spodziewałem się, że taką bramkę może strzelić Sławomir Wojciechowski. No proszę, a strzelił ją Adam Ledwoń. Siedemdziesiąta szósta, siódma minuta spotkania. GKS Katowice zmniejsza rozmiary porażki. Mówię porażki, chociaż nie wolno przesądzać. Jeszcze jest kilka minut. Wojciechowski, dobre zagranie. Do środka. No teraz GKS Katowice zamknął Legię. Zaczęło się spieszyć piłkarzom GKS-u. Ledwoń rozgrywa dobre spotkanie. Udokumentował to zdobyciem bramki. Szukał tam Jana Furtoka. Furtok reklamuje, że był faulowany, ale sędzia Ryszard Rembilas nie dopatrzył się nieprzepisowego zagrania obrońcy Legii. Czereszewski. Solnica. Złe podanie do Czereszewskiego. Idzie Bała, zagranie do Furtoka. Ale przytomnym ślizgiem Magiera wyjaśnia sytuację na chwilę. Jeszcze GKS Katowice. Pikuta. Ledwoń zdecydował się na strzał zablokowany przez Sylwestra Czereszewskiego. Włodarczyk. Niedobre wycofanie piłki do Bednarza. Ten musiał oddawać do Szamotulskiego. Faulowany był teraz Cezary Kucharski przez Owczarka. I od środka z rzutu wolnego rozpocznie Legia. Około 11 minut do zakończenia ostatniego meczu ligowego w tym sezonie w Katowicach. GKS przegrywa z wicemistrzami Polski Legią Warszawa 1-3. Bała. Za dużo zabawy pod bramką, a tam czyha tylko na błąd Cezary Kucharski. Wojciechowski. Zagranie do środka. Pęczak. Jest tam z prawej strony Malcharek, ale nie doczekał się na podanie. Czterech, pięciu piłkarzy GKS-u na polu karnym Legii. Sześciu, w tej chwili doszedł Adam Ledwoń. Ostro bita piłka jak zwykle przez Wojciechowskiego i będzie rzut rożny.
sporo zamieszania sprawiają na polu karnym Legionistów te stałe fragmenty gry wykonywane przez Wojciechowskiego. Piąstkował Szamotulski. Nadal w natarciu żółto-czarni. Ledwoń wycofał do Owczarka. Szuka kolegów tam na polu karnym, no ale to dośrodkowanie nie za bardzo wyszło. Jeszcze nie koniec akcji. Teraz wyjaśnili legioniści. Bednarz. Zagranie do Kucharskiego, ale niedokładne. Myślę, że Legia tego spotkania nie może już przegrać. Powtarzałem to w rewanżu za kilka dni na stadionie łódzkiego klubu sportowego. Obie drużyny spotkają się znów w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Pikuta odebrał mu piłkę Jałocha. Jeszcze nie koniec akcji. Faulowany Sokołowski. I rozpocznie Legia z własnej połowy. Myślę, że ciężko będzie trenerowi Legionistów Mirosławowi Jabłońskiemu ocenić ten występ piłkarzy Legii i tych zawodników, którzy właściwie rezerwowych, którzy dostali szansę gry w dzisiejszym meczu ze względu na kłopoty kadrowe Legii, ponieważ nie pokazali wszystkiego, bo nie zmusił ich po prostu do tego w dzisiejszym spotkaniu GKS Katowice. Solnica. Dobre rozegranie piłki z Sokołowskim. Ale utrzymał się przy piłce Solnica. Dośrodkowanie. Czekał tam Włodarczyk, ale zdjęli mu piłkę z głowy. Obrońcy GKS-u jeszcze nie koniec akcji. Bednarz próbował i rusza Ledwoń. Z przodu jest Furtok, ale dobrze szedł z pozycji spalonej. Niedobre zagranie Pikuty do wychodzącego na dobrą pozycję Wojciechowskiego. I Legia. Solnica. Kacprzak. Jest, pojawił się po tej stronie Włodarczyk. Legioniści szanują piłkę. Czereszewski. Sokołowski pogrywa z Czereszewskim. Znają się bardzo dobrze, grali razem w Stomilu Olsztyn. Solnica ma Włodarczyka, do niego podanie. Szuka Cezarego Kucharskiego, no na razie ma trudną sytuację. Zatrzymywany przez Owczarka, zdołał dośrodkować, ale niezbyt. To było dobre dośrodkowanie. Kolejna szansa dla kontry, na kontrę dla GKS-u. Jest Furtok, ambitnie walczy, no ale tym razem rzut wolny. Faulował Igor Kozioł. Niepotrzebne te przepychanki. Będzie zmiana w drużynie warszawskiej Legii. Dariusza Solnicę zastąpi Artur Kupiec. Dobrze, że Artur Kupiec wchodzi na boisko. Mirosław Jabłoński daje szansę odwodą Legii spróbować gry w meczu ligowym. Czereszewski. Bednarz. Dobrze sobie radzi Piotr Włodarczyk. Zagranie na Cezarego Kucharskiego, ale spalony. Coraz mniej czasu. Może około 5 minut do końca tego spotkania. Myślę, że Cezary Kucharski nie zdoła odrobić straty do Mirosława Trzeciaka w tym korespondencyjnym pojedynku o tytuł najlepszego strzelca ligi.
faul. Sędzia zatrzymał grę. Faulowany Kupiec, leży również Jałocha, ale już wszystko w porządku. Obaj podnoszą się. O, zobaczmy tą sytuację. Kucharski. Dobre przyjęcie piłki. Sokołowski do Bednarza na lewą stronę. Jest tam Włodarczyk. Szuka Cezarego Kucharskiego. Sokołowski. Do Jałochy wycofanie. Czereszewski. Wymanewrował dwóch piłkarzy GKS-u. No ale proszę, Legia. Spokojnie. Od nogi do nogi rozgrywa tę piłkę. No może teraz zmobilizują się piłkarze GKS-u. Ale fatalne już drugie podanie Pikuty. Ładnie próbował teraz Cezary Kucharski ograć Owczarka. Ten musiał ratować się faulem. Tomasz Sokołowski, dośrodkowanie, wyskoczył ładnie Piotr Włodarczyk, przepraszam, ale przytomna interwencja Janusza Jojki. Podoba mi się Piotr Włodarczyk, przypomnę, przyszedł do Legii po rundzie jesiennej z Wałbrzycha. Pokazał się dzisiaj z dobrej strony, kilka akcji. Lewą stroną potrafi wyskoczyć, uderzyć piłkę głową. Myślę, że ma spore szanse na to, by pozostać w Legii. Zniecierpliwieni kibice zaczynają opuszczać już stadion. To zwycięstwo Legii nie może już się wymknąć. Chociaż to Legia nie miała w tym meczu wielkiej motywacji do gry. Miała zagwarantowane drugie miejsce w ligowej tabeli i tytuł wicemistrzów kraju. To GKS miał tutaj walczyć o to, by zachować trzecie miejsce w lidze, które w przypadku porażki w niedzielnym finale Pucharu Polski zagwarantowałoby piłkarzom z Bukowej udział w europejskich pucharach. Ale do tego meczu nie wiem. GKS przystąpił bez wiary, grał wolno, niedokładnie. Jeszcze jedna akcja Legii. Były momenty, że Katowiczanie przeważali, no ale nie zdołali tego udokumentować bramkami i Legia odnosi zasłużone zwycięstwo. Rozpoczęła się ostatnia minuta gry. Widzą Państwo na ekranie strzelców bramek. Cezary Kucharski dwie, Tomasz Sokołowski i Adam Ledwoń z rzutu rożnego dla GKS-u Katowice. Jeszcze zrywają się piłkarze Katowic. Adam Ledwoń rozegrał dobry mecz. Wychodzi po lewej stronie niepilnowany Bała. Jest Wojciechowski. Ale zablokowany przez Magierę, który dobrze zastąpił dzisiaj w obronie nieobecnego Jacka Zielińskiego. Sędzia Rembilas zakończył to spotkanie. Ostatnia kolejka ligowa rundy w sezonie 96-97, rundy wiosennej. GKS przegrał z Legią Warszawa 1-3 i stracił szansę na zajęcie premiowanego być może grą w pucharze UEFA trzecie miejsce w tabeli. Myślę, że piłkarze nie mają się co załamywać. W niedzielę finał Pucharu Polski. Obie drużyny, które oglądaliśmy dzisiaj, i Legię, i GKS, zobaczymy w tym spotkaniu. No ciekawe, kto wygra Puchar Polski. Po słabym meczu, przypomnę jeszcze raz,
GKS Katowice przegrał z Legią Warszawa 1-3. To wszystko z Katowic, ze stadionu przy ulicy Bukowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc.